W pierwszej połowie XIX wieku Włochy były podzielone na małe państewka. Proces zjednoczenia Włoch rozpoczęło Królestwo Sardynii, Piemont, na czele którego stał Wiktor Emanuel II. Premier Królestwa Sardynii Camillo Cavour chciał zjednoczenia tylko północnych Włoch. Według niego południe było zbyt zacofane gospodarczo i dlatego, w przypadku ich zjednoczenia, mogła ona stać się zbyt wielkim obciążeniem dla rozwiniętej przemysłowo północy. Kawura, by osiągnąć zamierzony przez siebie cel polityczny, musiał najpierw pokonać militarnie Austrię, która była przeciwna zjednoczeniu Włoch, ponieważ okupowała północną jego część, Lombardię i Wenecję. Królestwu Sardynii udało się nawiązać sojusz wojskowo-polityczny z Francją, która w zamian za wsparcie wojsk sardyńskich w wojnie krymskiej oraz odstąpieniu jej Niceli oraz Sabudi, gdzie mieszkała ludność francuska, wsparła ją militarnie w wojnie z Austrią. W 1859 roku Królestwo Sardynii wspierane przez wojska francuskie pokonało Austrię i przyłączyło do swojego państwa Lombardię. W maju 1860 roku Giuseppe Garibaldi zorganizował zwycięską wyprawę wojenną przeciwko Królestwu Obojga Sycylii, w wyniku której zostały zajęte południowe Włochy oraz Sycylia. W marcu 1861 roku Parlament Włoski w Turynie ogłosił powstanie Królestwa Włoskiego. Królem Zjednoczonych Włoch został dotychczasowy władca Sardynii i Piemontu, Wiktor Emanuel II. Jednak całkowite zjednoczenie Włoch zakończyło się dziewięć lat później. W 1866 roku wojska włoskie, wykorzystując porażkę Austrii w wojnie z Pusami, zajęły Wenecję. W 1870 roku armia włoska wkroczyła do Rzymu, którego dotychczas broniły wojska francuskie. Francja w tym czasie ponosiła klęski w wojnie z Prusami i nie mogła już bronić suwerenności państwa kościelnego, na którego czele stał papież. Parlament włoski ogłosił Rzym stolicą Zjednoczonych Włoch. Dotychczasowy, całkowity władca Rzymu, papież Pius IX, nie uznał zajęcia jego państwa przez wojska włoskie i ogłosił się więźniem Włoch. Dlaczego naród niemiecki dążył do zjednoczenia państwa? Niemcy uważali, że zjednoczone Niemcy mogą stać się pierwszą europejską potęgą gospodarczą, kulturalną i społeczną. W drugiej połowie XIX wieku premier Prus Otto von Bismarck postawił sobie za cel likwidację Związku Niemieckiego utworzonego na Kongresie Wiedeńskim oraz doprowadzenie do zjednoczenia Niemiec. Przeciwna likwidacji Związku Niemieckiego była Austria. Dlatego Bismarck rozpoczął wojnę pomiędzy Królestwem Prusa a Cesarstwem Austriackim w 1866 roku. Klęska armii austriackiej spowodowała nie tylko likwidację związku, ale doprowadziła do utworzenia na jego miejsce Związku Północno-Niemieckiego w skład, którego weszły państwa niemieckie leżące na północ od rzeki Men. Związek stał się konfederacją, która miała konstytucję oraz głowę państwa. Na jego czele stanął prezydent, którym został król Prus Wilhelm I, natomiast kanclerzem mianowano premiera Prus Bismarka. Austria utraciła wpływy w Niemczech. Drugim państwem, które sprzeciwiało się zjednoczeniu Niemiec, była Francja. W latach 1870-1871 miała miejsce wojna francusko-pruska. Armia francuska we wrześniu 1870 roku poniosła klęskę w bitwie pod Sedan, gdzie do niewoli pruskiej dostał się cesarz Francuzów Napoleona III. Wojska pruskie zajęły Paryż. Zwycięstwo Prus w wojny z Francją sprawiła, że kraje niemieckie leżące na południe od rzeki Men podjęły decyzję o przystąpieniu do Związku Północno-Niemieckiego. 18 stycznia 1871 roku w sali lustrzanej Pałacu Wersalskiego, w obecności władców państw niemieckich, Bismarck ogłosił powstanie Cesarstwa Niemieckiego, tak zwana Druga Rzesza Niemiecka. Zjednoczone Niemcy miały konstytucję dwuizbowy parlament, urząd kanclerza, który objął Bismarck, oraz władcę z tytułem cesarza, którym został król Prus Wilhelmi. 10 maja 1871 roku Niemcy i Francja zawarły traktat pokojowy we Frankfurcie nad Menem. Francja musiała przyjąć następujące warunki oddać Niemcom alezację i lotaryngię. Zapłacić Niemcom kontrybucję wojenną w wysokości 5 miliardów franków w złocie. Uznać zjednoczenie Niemiec.